Hej, moi kochani, jestem Merlin i dzisiaj pokażę Wam, jak rozwiązać problem, jeżeli Wasz Discord poddziałał normalnie, a nagle wyskakuje Wam w konsoli błąd Many Interactions Error. Więc ogólnie chodzi o to, że jeżeli Wasz bot działa tak jak teraz, wpisujecie sobie wiadomość, na przykład weather, i tutaj podajemy sobie województwo, to widzimy w konsoli, w momencie jak wpiszemy jakąś wiadomość, wyskakuje nam taki oto błąd. Widzimy, interaction has already been acknowledged. Dzieje się tak, słuchajcie, ponieważ macie na komputerze albo na waszym jakimś serwerze zdalnym kilka uruchomionych, słuchajcie, waszych botów. Kilka instancji waszego bota i widzimy, mamy tutaj teraz błąd unknown interaction. I co trzeba zrobić, żeby, słuchajcie, temu problemowi zaradzić? Musimy na naszym komputerze uruchomić menadżer zadań i wyszukać sobie, jak przejdziemy do zakładki szczegóły, wszystkie instancje Node.js i wszystkie je zakończyć, ponieważ w przeciwnym wypadku dalej będziemy mieć ten błąd. Czyli musimy zamknąć naszego bota w konsoli i potem wziąć i zamknąć wszystkie procesy node.exe, klikając na dany proces i klikając zakończ zadanie w prawym dolnym rogu i potwierdzając zakończ proces. I w taki oto sposób będziemy mogli rozwiązać ten problem. Gdyby teraz w ogóle bot jest nieuruchomiony i ciągle występuje ten problem, bo znaczy, że bot jest ciągle uruchomiony, gdzieś jakiś proces, którego nie widzimy i musimy go dalej wyszukać i pozamykać te procesy, które działają naszego Node.js. Sobie zobaczymy potem, jak już wszystkie procesy zakończymy i wystartujemy ponownie bota, wtedy wszystko wróci do jak najbardziej normalności. Dlaczego tak się dzieje? Słuchajcie, normalny proces, jeżeli mamy Discordowego bota, wygląda tak, że użytkownik wysyła komendę ping do Discordowego API i Discordowe API wysyła do naszego bota interakcję, następnie Discordowy bot odpowiada do Discordowego API i później wysyła jednocześnie wtedy wiadomość i do naszego bota, i Discord API wysyła do użytkownika odpowiedź i wszystko jest w porządku. Natomiast jeżeli mamy kilka instancji bota, wtedy użytkownik wysyła komendę ping do Discord API, Discord API wysyła obydwie interakcje do Discordowego bota, w tym wypadku jednego i drugiego. Któryś z tych botów dostanie tą informację, w tym wypadku obydwa, i odpowiadają one jednocześnie i nasze Discord API bierze i wysyła do użytkownika informację, w sensie poprawną komendę, to co powinno się stać, i nasz bot dostaje wtedy odpowiedź OK, a nasz drugi bot, instancja, która działa, dostaje informację, w tym wypadku właśnie tą unknown interaction, tak to widzimy, albo interaction has already been acknowledged, i wtedy w konsoli widzimy błąd, mimo tego, że użytkownik dostał, że tak powiem, tą odpowiedź, co chce. Dzieje się tak, w skrócie mówiłem, bo mamy dwie albo więcej po prostu instancji naszego bota. Słuchajcie, zostawcie subskrypcję oraz kciuka w górę, zachęcam Was też do opcji wesprzyj mój kanał, bardzo to pomaga. Ja jestem Merlin, dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia i cześć!